znaczy myśmy jak kończyli treningi, to żebyś wyszedł do domu, musiałeś zrobić 3 liny. Dopiero od tego mogłeś iść do domu. Tak? Tak. I to jeszcze kurwa z nogami w pionie. Alpinista Sławosz zaprasza na australijskie perypetie. A teraz jedziemy na siłownię. Krzysiek jest bosem tutaj na dzielni. Ma swoją prawie że prywatną siłownię. No jak mam klucz, to tak wygląda, jakby była moja. Krzysiek poprosił mnie, żebyśmy nagrali film o ćwiczeniach dla seniorów. Powiedz Krzysiek, o co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, że w wieku tak po 60, do 50, do 60 jeszcze jest ok, ale po 60 już całkowicie się struktura mięśnia zmienia i trening trzeba kompletnie zmienić. Nie można robić takiego, jak się robiło dawniej, że tak się hamerowało te mięśnie, te obciążenia. W tej chwili chodzi o to, żeby jak najwięcej mięśni zaangażować, robić dużo powtórzeń, robić dużo rozciągania, wytrzymałość mięśniową i będziemy się o dużo lepiej czuli niż ładowanie ciężarów, które nam obciążają stawy, przede wszystkim ból w stawach jest największy. A jak ty mówisz, że to po 60, kiedy ja mam 33 i ja już czuję stawy? My nie mówimy o pierdołach, my mówimy o prawdziwych mężczyznach. Okej. Okay. No jak mnie żeś pojechał, no dobra. Pojechałem z grubej rury cienkim śrutem. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. To co, rozpoczniemy od sprawdzenia wagi twojej, chodź na wagę. O kurczę, aleś mnie złapał. Ja pierniczę. Rocznik 54. 53. 53. To masz 70 lat już. Uwaga. Uwaga. Ja pierniczę. Co? 90 ważysz? 99,5. Ale to spodenki, a w spodenkach mam portfel, a portfel tyle waży. Zaczynam od ćwiczenia na klatkę, które mi rozciąga całe tutaj obręcz barkową i to daje mi większą ruchomość w barku. Ciężar jest szokujący, bo jest tylko jeden plasterek. Jeden plasterek, czyli 9 kg. Tak, ale nie wiadomo ile, bo to są wyciągi, to jest inna siła, nie ma to naturalnego. Mhm. Okej, okay. Wtedy ja ustawiam sobie prościutko, tak? Wtedy ja siadam i robię 20 do 30 powtórzeń. Robię to razem z nogami. Z tamtego ćwiczenia przechodzę prosto na triceps. Jest to jedyne ćwiczenie, które robię praktycznie izolacyjne, ale napinam mięśnie brzucha i robię 20 powtórzeń. Teraz 20 przez 15 sekund trzymam na napiętym mięśniu. Z drugiego ćwiczenia przechodzisz na trzecie. Na trzecie, na podciąganie, to jest na całą obręcz barkową z tyłu i przy tym jeszcze robię brzuszki. Mhm. I robię tego 20. Robię szeroki uchwyt, odmierzam. Siadam. Z tamtego ćwiczenia przechodząc odpoczywam i robię w pełny rozprost 20. A czemu robisz dwoma naraz, a nie osobno? Szkoda czasu. Nie za duży ciężar, 7,5. Przechodzę do następnego ćwiczenia. Na czworo głowy, to jest bardzo ważny, który trzyma mi kolana, żeby
reguluję oddech i zaczynam. Ile razy? Po treningu nóg, czyli mięśni czworogłowych. Teraz jadę przód i boki barku. I to jest ciężar 3 kg. 3 kilo. Nie wychylam się 15-20. Nie robię takich ruchów, tylko robię raz. Ile razy? 20? I ty tą serią skończyłeś, tak? Tak. Ile takich serii robisz? 3. Czyli rozpocząłeś od ćwiczeń na klatkę. Tak. Następnie ćwiczenia na triceps. Tył barków. Następnie... Biceps. Biceps tutaj. Nogi. I front i bok. Okej. Okay. I robisz takich 3. Ile czasu spędzasz łącznie, żeby to... 20 minut to 15. 20 minut i trening skończony. Ile treningów robisz w tygodniu? Staram się robić 2-3, czasami 4, czasami... Wszystko zależy od czasu. Mm-hmm. No bo wiesz, to nie są jedyne treningi, które robisz, również walczysz tak, na macie. Tak, robię, uczę juda. Na macie jestem 5 razy w tygodniu. MMA, sparingi robię z chłopakami raz w tygodniu, z zawodnikami, którzy się biją w MMA, w tym w UFC. No i nawet i 120 kilowcach mi też się opiekuje w parterze. Dajcie znać, czy wam się podobało. Krzysiek ma lat 70. Na macie spędziłeś ile lat? 55. No i w tym samym czasie zawsze robiłem siłkę. Tak, czyli... Jak miałem 15 lat, to cisnąłem 150 kilo. Ale to wyszło z tego, że na początku, jak zaczynałem ćwiczyć siłowo, wiedza była zerowa, ale ja robiłem na klatkę po 45 serii. Także no, myśmy myśleli, że im więcej, tym lepiej. No. Tak, no i jeszcze... Brak wiedzy. Oprócz tego, że ćwiczysz i uczysz judo, to jeszcze jesteś masażystą i można u ciebie wykupić zabieg masażu, z którego korzystałem. Już nie teraz, bo już te paluszki już nie są takie sprawne, bolą. Pracowałem dla australijskiej piłki ręcznej 10 lat, pracowałem dla Sydney City Roosters 13 lat. Zjeździłem cały świat, także... Ale ty nie bądź taki skromny, bo moja żona mówi, że ty jesteś najsilniejszym fizjoterapeutą jakikolwiek ją dotykał, także jak mieszkacie w Eastern Suburbs, Bondi, gdzieś tu, to numer telefonu do Krzyśka jest w opisie, może cię skorzystać. Najgorsze jest to, że na przykład jak robię sparingi nawet z tymi 20-latkami tam na MMA, to ja nie czuję tej siły. Oni mówią, że jesteś silny, ale ja tego naprawdę nie czuję. No miącham ich, ale nie czuję, żebym jakąś czuł. No widocznie wypracowana jest tak. Jesteś silny, także... A bo my sparowaliśmy parę razy. Tak, kilkukrotnie. Udusić się ciebie nie da, bo masz szyję taką jak moja... No mówią, że ja jestem jak moje udo. Bez neku. Tak. Ale umie się bronić. Tak, no nie tylko bronić. Raz mi bark wyskoczył też przez ciebie. Tak. Ale nastawiłem, było w porządku, no nie przejmuj się. Tam tak. Łokieć ci parę razy chrupnął też. Wszystko jest w porządku. Dobre. Najgorzej rozczulać się nad sobą. Dajcie lajka, dajcie suba, napiszcie komentarz i jakbyście chcieli skorzystać z usług najlepszego trenera judo w tym mieście i fizjoterapeuty, to dawajcie znać. No, do usłyszenia i do zobaczenia. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching.